Witam swoich wiernych widzów, ale też przywitam wrogów. Wrogów przywitam, bo mam świadomość tego, że ci, którzy oglądają moje filmy, to są również wrogowie moi. Po prostu zawiść, ich zawiść nie pozwala im, przysłania im możliwość obiektywnej, racjonalnej oceny mojej osoby i tego, co robię. Po prostu wciskają mi, że jestem jakimś guru, podczas gdy ja nie jestem żadnym guru wędkarstwa oczywiście, bo mówią, że jestem guru wędkarstwa. Guru wędkarstwa to jest Lucio na przykład. Guru to jest ktoś, kto zniewala swoją społeczność, podporządkowuje, a ja nikogo nie podporządkowuję i nikogo nie zniewalam. Żyję za parę groszy miesięcznie, w przeciwieństwie do właśnie takiego Lucio i innych, i sobie rybki łapię. Tu mam na przykład okonka, którego pokażę za chwilę. Ale jeszcze raz powtórzę. Zawiść, nienawiść, przysłania tym moim wrogom obiektywną ocenę mojej osoby, mojej działalności. I nie mogą zrozumieć biedni nieszczęśnicy tego, że jestem jedynym człowiekiem na świecie, który wynalazł tego eksplodera, którego pokazuję. I to jest mój po prostu dorobek. Ja trzymam wędkę od 6 roku życia i mam prawo do prezentowania tych rzeczy, które się nauczyłem. I nie jestem, powtarzam jeszcze raz, żadnym guru. Rozumiecie? Taki doba inni. Mam nadzieję, że rozumiecie, że nie jestem guru, ostatni raz powtarzam. A teraz pokażę wam okonka. Piękny. No i do wody. To jest któryś z kolei okonek. Ma swoją wagę, ale na patelnię, broń Boże. Ja nie biorę żadnych okoni, bo to jest ryba, która bardzo długo rośnie. Jest jej coraz mniej. Buziak dostaje. Mój to jest jeden z kilku, bo ja się przemieszczam spinningiem wzdłuż brzegu. I tego przytrzymałem na chwilę, tu mam siateczkę. Chcę wam pokazać. Zaraz wam powiem, na co złowiłem. Także puściłem okonka i powiem wam, na co złowiłem. Tutaj są takie wypłucenia między kamieniami i było parę okoni, ale tam dalej są doły, do których nie mogłem dorzucić takim woblerkiem. To z mojej roboty wobler z jedną kotwiczką bezodziorową. Nie mogłem dorzucić te doły, to są te okonie większe. Dlatego pokażę wam, co zrobiłem. Założyłem tu oczywiście szypon, bo gdyby szczupak uderzył, bo to są szczupaki również. Założyłem szypon i na szyponie jest oliwka 6-gramowa, przelotowa. Przelotowa oliwka, która w niczym nie przeszkadza, jeżeli chodzi o pracę woblera. Ona jest przy samym woblerze, tuż za krętnikiem, bo jest zagrawka, krętnik i oliwka. Na przypomnę, jeszcze raz powtórzę. I tym woblerkiem mogę śmiało śmigać daleko, a przede wszystkim celnie. Te doły bez problemu trafiam. Nawet gdyby był wiatr, to trafiam. No ta oliwka może być 4 gramy, zależy. Ale taki woblerek można ściągać tuż przy samym dnie, tam gdzie się trzymają grubsze okonie. I to wam chciałem powiedzieć i wam polecić, bo tego typu zestawik przypomina troszeczkę boczny krok. To też jest odprężenie, ale waszy zestawu. No i próbujcie. Jeszcze raz wam powtórzę, naprawdę nie przeszkadza ta oliwka blisko woblera, w pracy woblera. Wobler normalnie pracuje na grawce i krętniku, ma wahnięcia tak jak powinien mieć, jakie sobie zaplanowałem. To też woblerek podobny do tego Rapala Original, który jest chyba jednym z najlepszych woblerów, jakie kiedykolwiek cokolwiek zrobił. Także no idę dalej, to wam chciałem powiedzieć, że taki zestawik wam polecam. Do dalekich rzutów, do ściągania przy dnie i przede wszystkim do celnych rzutów woblerkiem pływającym, bo to jest woblerek pływający. Także na razie, ho!
No cóż, warunki nie są komfortowe, ale chcę wam pokazać połóg dotychczasowy, bo jeszcze jest 2 godziny, jeszcze mam gdzieś do autobusu, bo autobusem przyjechałem znowu, dosyć daleko od domu. Mam 2 godziny, ale ten połóg, który tutaj dostałem, swój urobek, pokażę wam, żeby puścić rybki, bo po prostu nie chcę ich męczyć, muszę iść dalej, muszę siatkę opróżnić i o jak tu jest niewygodnie, ludzie. Ale wam powiem taką rzecz, że miałem jazia i jak wkładałem, bo mam też bolenia, wkładałem bolenia do siatki i jaś wykorzystał moment i haps, wyskoczył. Taki piękny jaś, no około kila miał. Poszedł z siatki i tak bym go puścił, ale chciałem wam pokazać. No ale nie pokażę tym razem, może jak później jeszcze coś złowię, to wam pokażę. Dlatego woblerka cały czas złowię. I mam tak, okonie, przede wszystkim okonie, ale mam też, jak mówię, bolenia, klenia mam, no miałem tego jazia, pokażę wam rybki i powiem wam taką właśnie rzecz. Po moim celem tych filmików jest też udzielanie wam porad. Poza tym, że pokazuję ryby, swoje połowy, bo chcę oczywiście, jak każdy wędkarz, pochwalić się tym, co łowię. Żeby nie było, że jestem guru bez ryb, jak tam jeden taki kucio jest. Że łapię ryby po karpie i ja łapię wszystkie ryby. Białą rybę też potrafię łapać, ale nie lubię siedzieć nad wodą, patrzeć ten spławik, ja lubię chodzić. Za rybą, drapieżną, opluskają mi rybki, no muszę je wypuścić. I powiem wam właśnie o tym punkcie newralgicznym połowu. O tej siatce, o tym przypadku z tym jaziu. Żebyście pamiętali, jak wkładacie rybę do siatki, a jesteście przeważnie rozczęsieni, bo tak przeważnie bywa, rączki się trzęsą i chcecie schować rybkę do siatki i wtedy luzujecie uchwyt tej ryby, już żeście ją wypieli, wszystko niesiecie do siatki, ale luzujecie uchwyt ryby, wy się zajmujecie siatką, chcecie siatkę otworzyć, żeby tą rybkę włożyć, a rybka w tym czasie odpoczęła, jak żeście ją trzymali tak luźno, odpoczęła tą chwilę i ona ostatkiem sił łup i przed samą siatką cyk, rybka do wody idzie, nie do wody do siatki, tylko do wody poza siatkę. No to są takie newralgiczne punkty, 2 w zasadzie, bo końcówka holuje, chyba was zobaczy, a jest jeszcze nie bardzo zmęczona, nie na tyle zmęczona, żeby dała się podebrać, to jak was zobaczy, to wie z powrotem. No i drugi moment właśnie mówię przy wkładaniu do siatki. Teraz wam pokażę rybki. Bolenik nie za duży, taki może ponad kilo, ale pięknie walczył. Ale jakie okonie mam, głowa woli. Pierwszego bolenika, żeby była fotka. Taki nieduży, ale zobaczcie jaki piękny, smukły, ale silna rybka strasznie. Na tego woblerka wziął. A? Klenika muszę puścić, bo klen bardzo głęboko połknął. Nie wiem czy przeżyje. No, nabrał sił widzę. Klenik sportowy. Nabrał sił, proszę. A krwawił, bo musiałem mu wyjąć głęboko połknął woblera, pomimo że kotwiczka bez zadziorów, ale nie problem. Sportowy klenik. No, działaj. No, teraz darbuski. Po kolei, jaki mi się wezmą. Zobaczcie jakie piękne, jakie płetwy ma. Coś pięknego. No ten już ma pół kilo dobre. Hop. Jeszcze 2. No ten jest największy. Większy od tamtego. Otka musi być, piękny garbusek,
zrobi? Lichej, o! O! Ha, ha. No i ostatni. Ten malutki jest, no mały. Nie taki mały. Taki o. No, dopuszczam rybkę. Hop! A! Na razie ho! No, przed chwilą złowiłem, już nie wkładam do żadnej siatki, dokończę. Kończę połowy dzisiejsze i puszczę rybkę. Hop. Ja się zawsze stęknę, bo cieszę się, jak rybka odpływa zdrowa i może jeszcze ją kiedyś spotkam, bo natura się odwdzięcza, jak się ją szanuje. Ale powiem wam taką rzecz, przypomniało mi się, jak szedłem rano na łowisko i spotkałem grzybiarza. No i grzybiarz mówi, gdzie pan z tą wędką idzie, są w ogóle ryby? A i tak gadamy i do mnie mówi, panie, ale to przecież nudne zajęcie. Ale on nie wie, biedny, że ja nawet wysikać się nie mam czasu. Wysikać się nie mam czasu, jak ryby biorą, jak trafię w dobre miejsce. No nie zawsze tak jest, ale nieraz tak jest, jak dzisiaj na przykład. A ponadto mu tłumaczę, że ja chodzę ze spinningiem, bo nie bardzo wiedział, o co chodzi, bo taki wiejskowy, starszy pan. Ale takie miał pojęcie o łowieniu spinningiem, no. I także kończę dzisiejszą imprezę. Do zobaczenia następnym razem. Na razie. Zdążyłem na autobus. Piesek tu idzie. Chciałem wam powiedzieć, bo w autobusie nie będę mógł powiedzieć tego. Co, misiaki, co? No, nie będę mógł powiedzieć tego, pieski tutaj były. Pod sam koniec teraz. Rzuciłem tego woblerka za taką skałę. Pod tą skałą była taka jama, tam wiry się robiły i tam stamtąd na konie wyciągałem te ostatnie. Tego bolenia stamtąd wyjąłem, kiedyś też tam zmówiłem ryby. Rzuciłem pod tą skałę, tak warkocz i zakręcił wobler tak za ten warkocz, pod ten wir, tam pod tą skałą. Jak coś uderzyło, to po prostu nie wiem, nie mam pojęcia, co to mogło być. Albo ogromny boleń, albo sandacz. Może sum, ale raczej sum nie. Miałem hamulec lekko ustawiony, tak żeby te okonie nie rozrywać im pyszków w nurcie, żeby je po prostu wyholowywać. I wybrał mi żumkę, połowę szpuli mi wybrał. Kręciłem, jak już zobaczyłem, że odjeżdża duża ryba z tym sprzynętą, odjeżdża mi, odjeżdża. A tam nawet nie mógłbym po tym brzegu, strony brzeg, za nią iść. Skręciłem hamulec, żeby ją przytrzymać i na środku naboju żyłki pękła żyłka, poszła ryba. No mówię wam, pompowała tak, szarpała to do dołu jak sandacz, jak okoń. No boleń też tak do tyłu szarpie, albo ogromny boleń, albo sandacz, bo sum to raczej by odjechał w bok. A może sum, no nie wiem, nie mam pojęcia. Chcę wam to powiedzieć, no to wędkarze odjeżdżają. Chcę wam powiedzieć, że jutro co szpicy jestem, bo to, że no już zapłynęła z wobnerem i tam się nic specjalnie nie stanie. To by zadziałały haczyki, ten wobler wypluje, mam nadzieję, i może wrócić w to miejsce. Specjalnie ją tam nie wystraszyłem, bo odjeżdżała po prostu na hamulcu. Ja skręciłem hamulec, dokręciłem i cała impreza. No jadę do Domciu. Niesamowite, fajnie tak było, łowiłem, pokazałem wam połowy i mechanik taki numer. Szkoda, no bym fotkę zrobił oczywiście i puścił rybę, ale bym miał rybę w rękach. No ale wygrała. To jest też ważne. Wygrała, bo to jest w zasadzie walka, sport. Musi być tak, jak właśnie jest teraz. Raz ryba wygra, ja wygram, no i trzymajcie się, na razie.